W szkole podstawowej w Różkowie I odbył się drugi gminny konkurs języka angielskiego. Do testów zasiadło 22 uczniów wyłonionych wcześniej w etapach szkolnych. Uczestników konkursu podzielono na trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8. Przed wręczeniem dyplomów i nagród uczniowie ze szkoły w Różkowie I zaprezentowali przedstawienie, które było zlepkiem różnych bajek Hansa Christiana Andersena. Właśnie Calineczka, może jest mała, ale za to piękna. Na wzrost się coś poradzić. Pilneko, będziesz wielka. Wszyscy przybywając, przyjeżdżając w progi naszej szkoły, już jesteście zwycięzcami, ponieważ przeszliście eliminację w waszych szkołach i dlatego jesteście obecni dzisiaj na gminnym konkursie z języka angielskiego. Jednak musimy tutaj wyłonić tych najlepszych, jeszcze z tych najlepszych. Życzymy wam wielu sukcesów i rozwoju właśnie w tym kierunku, bo z tego co słyszę, to bardzo lubicie język angielski, więc jeżeli rzeczywiście tak bardzo lubicie ten język, to warto się tutaj rozwijać, poszerzać swoją wiedzę. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali w kategorii klas 1-3 trzecie miejsce zajął Michał Stępień ze szkoły w Kościelcu. Na drugim miejscu znalazł się Maciej Chudy ze szkoły w Dobrowie. A pierwsze miejsce zdobył Igor Woźniczko ze szkoły w Różkowie I. W kategorii klas 4-6 trzecie miejsce zajęła Alicja Mazur ze szkoły w Kościelcu. Drugie miejsce zdobył Bartosz Brzeziński z Różkowa I. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca odebrał Dawid Balcerzak ze szkoły w Kościelcu. Natomiast w najstarszej grupie wiekowej, klasy 7-8, podium zdobyli trzecie miejsce Miłosz Marańda z Dobrowa, drugie miejsce zajął Adam Królasik ze szkoły w Trzęśniewie, a pierwsze miejsce zdobył Kamil Burdziński ze szkoły w Kościelcu. Niezmiernie cieszę się, że ten konkurs jest już drugim konkursem i jak słyszeliśmy od pani dyrektor, oczywiście wyniki są bardzo wysokie, z czego niezmiernie cieszymy się. Język angielski jest zaraz po języku polskim, tak ważnym językiem, który na pewno będziecie w przyszłości wykorzystywać i jest to język przyszłości, można powiedzieć, gdyż będziecie mogli komunikować się z całym światem. Mam nadzieję, że z roku na rok, zresztą to widać, że ten poziom wzrasta, bo niezwykle takie konkursy motywują do pracy, motywują do tego, abyście w sposób odpowiedni przygotowali się i pokazali oczywiście tutaj swoją wiedzę, swoje umiejętności. No i w życiu na pewno ten język wam w znacznym stopniu pomoże. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zawsze możecie liczyć tutaj na wsparcie, bowiem uczestniczą wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. I dziękuję oczywiście również nauczycielom, którzy przygotowywali was do tego konkursu, ale w szczególności wam, którzy interesujecie się, którzy zdobywacie wiedzę i dzięki temu oczywiście, tak jak mówiłem na początku, ten poziom jest naprawdę bardzo wysoki, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Gminny konkurs języka angielskiego odbył się pod patronatem wójta gminy Kościelec Dariusza Ostrowskiego. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom składamy gratulacje.